Fox 608, Kaline, Lucky 7, 7 modes, take 7555. Siemano, siemanderko. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmików o gitarach. Tym razem odcinek 608, który poświęcimy sobie efektowi gitarowemu. Efekt gitarowy firmy Kaline, znane już Wam, bo już się pojawiła, już pojawił się looper, który będzie używany coraz częściej, coraz więcej. Było odpudełkowywanie, no po prostu firma Kaline wysłała kilka efektów do testów i możemy je sobie posprawdzać, możemy się nimi pobawić. No i tak właśnie dzisiaj zrobimy, słuchajcie. Dzisiaj test efektu, który nazywa się 7 Modes, Lucky 7. Jest to taka cyfrowa modulacja, jest to 7 efektów w jednym. Mamy detune, mamy jazz chorus, czyli jakiś chorus bosowski, mamy flanger, mamy phaser, tremolo, czyli klasyczne modulacje i dodatkowo jeszcze vibe i univibe, czyli dwa rodzaje vibe'u, czyli tak jakby tremolo, vibe i univibe, takie efekty, wiecie, phaser i flanger z latających i do tego jeszcze chorus z detunerem, które są takimi jakby rozstrajaczami, że tak powiem. O efektach generalnie możecie się dowiedzieć, no, o vibach i o univibach nie ma, ale o tremolo jest porównanie tremolo na filmikach, o phaserach jest porównanie różnych phaserów i jest filmik o phaserach, o flangerach jest też porównanie flangerów i o chorusach też jest odcinek, więc jeśli nie wiecie jeszcze ogólnie czym efekty gitarowe są i czym się różnią i po co one są, no to są takie filmiki i cała jest playlista efekty gitarowe i w ogóle można sobie posprawdzać, jest tego multum. No ale jak mówię, dzisiaj zajmujemy się tym Kaline 7 Modes. Ja generalnie pograłem na nim 15 minut przed tym, jak teraz zaczynam z Wami nagrywać, więc też go odkrywam na nowo. Efekt, jak widzicie, ma tutaj gałeczkę taką, która jest taka przeskokowa. Punk, 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 punk. I ona sobie odpowiada za to, że tutaj wybieramy te efekty, czyli mamy detune, taki detune to jest takie coś, to nie jest taki chorus, to jest takie coś, że tak leciutko jakby dodaje sygnał rozstrojonej gitary, ale nie tak bardzo radykalnie jak chorus, to jest mniej więcej taki efekt. Mamy chorus oznaczony literką J chorus, to ja uważam, że jest to jazz chorus, flanger, phaser, tremolo, vibe i univibe, o którym wspomniałem, słuchajcie. I dodatkowo mamy tutaj trzy gałeczki, które odpowiadają nam za jakieś tam systemy, że tak powiem, kontrolne tego efektu. Jedna gałeczka nazywa się depth, druga nazywa się time, czyli ta druga odpowiada mniej więcej za rate, za timing, za tego typu rzeczy. Depth odpowiada za jakąś taką głębokość efektu. I jest gałeczka mix, która działa bardzo różnie, bo na tremolo, na vibe i na univibe działa jako po prostu zgłaśniacz całkowity, że możemy sobie wyciszyć całkowicie sygnał i nie ma nic, lub po prostu dodawać sygnału razem z efektem. Natomiast na phaserze, na flangerze, na chorusie i na detune działa ona już w ten sposób, że nawet jak jest na zero, to wszystko to gra, ale tak jakby taką czystą barwą. Co od razu chciałem powiedzieć, efekt troszeczkę zjada sygnał, troszeczkę gdzieś tam zjada takie górne pasmo i nawet jak jest ustawiony na zero i mamy go sobie włączonego, to on i tak nam troszeczkę tego pasma odejmuje i gdzieś tam to pasmo znika. Nie jest przez to perfekcyjny i nie jest taki klarowny jak takie super drogie jakieś tam efekty. No ale wiadomo, upchnęli w jedną taką małą puszkę 7 efektów, gdzieś tam musieli coś to musiało się zdarzyć takiego, że to nie jest do końca tak jak jakiś super drogi w efektach. Moje pierwsze wrażenia po pograniu na tym były takie, że to jest i tak, słuchajcie, i tak to jest tak, że nie wykorzystamy
nie będziemy sobie przełączać, nie wiem, na koncercie, czy tam podczas próby z jednego efektu na drugi. Oczywiście możemy pozaznaczać sobie gdzieś tam na tym efekcie jakieś tam, nie wiem, na czerwono na przykład dla phasera, a na niebiesko dla tremolo, czy tam jakieś taki przełączyć sobie i wykorzystać to w ten sposób. Ale jest to taki raczej efekt, który po prostu ma nam służyć do zabawy w domu, który ma nam służyć do zabawy tego, żeby się nauczyć, czym takie modulacje są. I jak nie chcemy mieć całego łańcucha tych modulacji, no to możemy sobie to spokojnie wykorzystać wtedy. I jest to raczej taki efekt edukacyjny. Jeśli chodzi o użycie sceniczne, ja widzę go w takim sposób, że znajdujemy gdzieś tutaj jakieś tam jedno brzmienie, które możemy gdzieś tam wykorzystać i po prostu sobie je wykorzystujemy. Fajny jest phaser z flangerem. Bardzo, bardzo fajnie działa i tutaj to nawet obcinanie sygnału nie powoduje takiego jakiegoś niesmaku, bo on i tak jest po prostu w jakiś tam sposób tak zmodulowany, że to nam specjalnie nie przeszkadza. Natomiast już tutaj, nie wiem, tam przy chorusie, no to ja jestem maniakiem akurat chorusa, jestem bardzo, bardzo taki wymagający, jeśli chodzi o chorus i tak już tutaj, słuchajcie, no to nie jest taki chorus, jakbyśmy mieli sobie samemu jakiś chorus osobno, ale całkiem daje radę, słuchajcie. No nic, przejdźmy już do testu. Test wykonałem na wzmacniaczu MadDog Prince 15, polski wzmacniacz. Jak widzicie, mam gitarę tutaj Fenixa Stratocastera mojego, ale z humbuckerem pod mostem. Jeśli słyszycie jakieś przestery, to jest wykorzystany Black Star LT Duo, ale on się jeszcze nie pojawił za bardzo na filmikach, gdzieś tam raz się przewinął. Właściwie przypomniałem sobie, że go mam i że powinienem zrobić test też osobny. Bardzo fajny przester z dwoma kanałami, więc mamy lekki crunch i taki trochę bardziej hardkorowy, bardziej trochę taki ciężki, więc są czyste, lekko przesterowane i przesterowane barwy. Efekt oczywiście Black Star Dual LT jest wpięty najpierw, potem mamy ten efekt tutaj już rzeczony, nasze to Lucky 7. Słuchajcie, zaczniemy sobie od barw czystych, od detunera. Do takiego lekkiego gdzieś tam rozstroju ustawione, to raczej to powinno być tak ustawione na taką delikatną barwę. Efekt lekko tak działający chorusowo. Sprawdźmy, jak on działa z jakimś takim lżejszym przesterowaniem, ale na singlu gryfowym.
No jak słyszycie, trochę gdzieś ten sygnał tam nam znika, więc to tak. To jest tak, jak mówię, lekko taka chorusowa sytuacja. Można by go nazwać takim delikatnym, jakimś tam nawet chorusem, więc przejdźmy sobie i sprawdźmy sobie chorusika na czystej barwie, akord D-dur. Ten, pogranicze w ogniu, bo coś takiego mi się skojarzyło, nie wiem dlaczego. Gałka tutaj RAID działa dosyć radykalnie i jest tego dużo, więc raczej trzeba ją odkręcić na malutko. Radykalnie tutaj jest, więc generalnie tak raczej jednak do czystych barw i raczej na takich ustawieniach delikatnych bym ten efekt polecał. Myślę, że dosyć duży zakres, jeśli chodzi o gałki tutaj, wasze zdrówko. I naprawdę nie trzeba wiele tutaj rozkręcać, żeby to nam jakoś super zadziałało. Sprawdźmy sobie na szybciutko flingera. Taki powolny tutaj flanger całkiem fajnie wychodzi i fajnie się też prezentuje. Jak mówię, dużo tutaj jest, duży jest zakres tych gałek, z tego co mi się wydaje, więc można naprawdę pokręcić sobie, mimo tego, że na przykład przy flangerze, gdzie z reguły są cztery gałki, tutaj mamy tylko właściwie dwie i ten mix, no to też jest jakiś tam spektrum brzmienia. We'll be right back.
ten Kind, ten Raid dużo, duży ma zakres i ten depth właściwie też. Fajnie i Flanger mi się naprawdę tutaj dość konkretnie, nie będę ukrywał, podoba. Fajny ma przebieg ten Flanger, więc Flanger, jak powiedziałem już wcześniej we wstępie, całkiem tutaj spoko daje radę, jeśli chodzi o ten efekt. Słuchajcie, zmęczyła mi tak nogę od siedzenia tutaj na krzyż, że właściwie to nie czuję stopy. Patrzę na nią i jest, ale jej zupełnie nie czuję. No nic, przejdźmy sobie do tutaj naszego Flanger, znaczy do naszego Phaserka. Zapomniałem dodać, że właśnie tutaj w tych flangerach i w tych phaserach ta gałka mix tak troszeczkę jakby działa w ten sposób, że jak słyszycie, dodaje tego nasycenia i możemy sobie dać po prostu mniej i ten efekt gdzieś tam jest w tle, nie? Thank you.
jest, ale nie podoba mi się, że tutaj nagle gdzieś tam wchodzi taki jakby bez phaserowy dźwięk. Trochę jest tutaj to takie mylące. Tak samo jak Flanger, podoba mi się w tym efekcie i fajnie to gada, fajnie się to prezentuje, więc całkiem słuchajcie, spoko. Te dwa efekty, Chorus tak mnie nie urzekł tutaj, chociaż jest też w miarę taki używalny, ale Flanger z Phaserem jest używany najbardziej. Zobaczmy teraz tremolo i teraz tak, w przypadku tremolo, gałka mix, nic nie działa. Musi być rozkręcona na maksa, jeśli chcemy utrzymać tą samą głośność, którą mamy normalnie. Tutaj już gałka ta time, odpowiadająca za rate w poprzednich efektach, po prostu robi ile jest tych powtórzeń i nie jest tak bardzo radykalna, że właściwie możemy tylko ustawić do jakiejś tam godziny 9, tylko już tak tutaj jest, widzicie, no, będzie szybki ten. Odpowiada w tym momencie za takie jakby nasycenie i gdzieś tam może no nie tyle głębokość efektu, co... Bardzo fajne. Przejdźmy sobie do Vibe.
gałeczka time jest, zaczyna być taka radykalniejsza i fajnie, fajnie na takich slowach. Podoba mi się jak gra. Tutaj znowu mix działa w ten sam sposób, że jak zdejmiemy sobie go, to nic nie ma i po prostu raczej, żeby utrzymać ten sam. Musimy to mieć chociażby na połowę rozkręcone, żeby tam gdzieś tam nie ginęła głośność. Ten vibe, jak słyszycie, poza tym, że jest takim efektem troszeczkę tremolowatym, no to na swój sposób działa też ten deseń, że rozstraja gdzieś tam ten sygnał, nie? Wykorzystać w jakimś tam gdzieś momencie piosenki, można z tego zrobić jakiś fajny patent, taki charakterystyczny na przykład. Bardzo ten vibe też mi się podoba, ale no to już wiadomo, no to już jest taki efekt bardzo specyficzny do wykorzystania tylko raz na całej płycie, na całym materiale, gdzieś tam podczas grania prób czy cokolwiek, po prostu no wiadomo, nie da się na tym grać cały czas w większości partii. Można sobie wykorzystać to gdzieś tam do jednej jakiejś swojej fajnej zagrywki, to sobie powtarzam już przy takich charakterystycznych efektach, nie wiem, nawet w przyfuzach to często powtarzam, że gdzieś tam czasem jako jakiś smaczek po prostu takie brzmienie możemy sobie wykorzystać. No i zobaczmy sobie tą symulację Univibe'a. Jest trochę mniej radykalna z tego, co od razu słychać. Znowu gałka mix działa jako całkowite wyciszenie i znowu musimy to gdzieś ustawić co najmniej na połowę. Żeby utrzymać te nasze sygnały. Radykalne jak ten vibe poprzedni, jest dużo delikatniejsze i właściwie takie bliższe gdzieś tam takiemu rozwajbionemu chorusowi, słuchajcie. Myślę, że nie ma już tutaj więcej co pitulić, nie ma co już więcej kombinować. I tak zagrałem bardzo takie spontaniczne zagrywki, po prostu tam sobie siedzę i tak jakbym sprawdzał ten efekt, tak naprawdę bez was nie kręcił filmiku, czyli jakoś tam nie przejmuję się w super wymyślaniu albo imitowaniu Hendrixa, czy cokolwiek, jeśli nawet gram tutaj na takim Univibe'ie, albo na jakimś tam vibe'ie, więc po prostu jakieś tam swoje patenciki, jak to zwykle, słuchajcie, myślę, że już nie ma sensu was dalej męczyć, już mamy pół godziny materiału. Reasumując, ciekawy efekt, tak jak powiedziałem we wstępie do tego, ażeby
A żeby po prostu nauczyć się tych modulacji, żeby nie musieć kupować wszystkich modulacji naraz, więc możemy sobie spokojnie w domu takie coś wykorzystać. Najbardziej spodobał mi się z tego wszystkiego flanger z phaserem. Dość konkretne wrażenie właściwie zrobiło na mnie to tremolo i Univibe uważam za bardzo, bardzo interesujący również tutaj efekt i bardzo taki do wykorzystania, jak powiedziałem, gdzieś tam w jakimś, na jakimś patencie i w jakiś tam sposób na pewno ciekawy. No jak mówię, no trochę gdzieś tam obcina sygnał, nie można się spodziewać po tym, że to będzie jakiś super masakrycznie, nie wiem, super ekstra wypasiony profesjonalny efekt za 1000 milionów dolarów. Po prostu mamy do czynienia z tanimi modulacjami w jednym pudełku, cyfrowy efekt, który możemy sobie spokojnie wykorzystać w domu do zabawy. Na pewno można też odnaleźć jakieś tam brzmienie na tym efekcie, które pozwoli nam wykorzystać je, nie wiem, w graniu w zespole i gdzieś tam, jeśli nie mamy jeszcze kasy na to, żeby uzbierać na jakieś super wypasy, no to też się może przydać. Jak mówię, ja tutaj najchętniej to bym wykorzystał z tego vibe'a gdzieś i całkiem w porze też zagrał, słuchajcie, phaser. Nie ma lipy, no generalnie nie jest to jakaś super wypas, rewelacja, ale też nie ma tutaj jakiejś specjalnej wiochy i nie ma jakiejś specjalnej lipy, więc myślę, że efekt dosyć interesujący i warty waszego zainteresowania, słuchajcie. To na tyle. Myślę, że test pokazał tutaj jakieś tam możliwości tego efektu i w jakiś tam sposób sobie to mogliśmy sprawdzić. Oczywiście użyłem kabli Reds Music. Oczywiście wszystko jest nagrane w amprumie po drugiej stronie, gdzie stoi kolumna Randala i mikrofon Audixa, który tego Mad Doga, na którym to nagraliśmy, nagłaśnia i dzięki temu to słyszycie. Zapraszam już na kolejny filmik o gitarach, gdzie zajmiemy się również efektem od K9, ale będzie to 7 delayów w jednym, taki drifter. I tutaj jest bardzo podobna sytuacja, również szygałki, ale mamy 7 różnych tutaj symulacji delaya. Zobaczymy, jak to się zachowuje. To już w następnym odcinku. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję, że jesteście w gitarowej mgle. Trzymajcie się. Stay tuned, motherfuckers. Takie Audi też na całkiem niezłym propsie. Ładny kolorek i ogólnie fajna sylweteczka. Całkiem zgrabne autko, myślę. Oldschoolowe, takie lata 90. może. Tak, raczej 90. myślę, że. Silnik 2000. Fajne, no. Ładne audeczko. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Oglądacie filmiki o gitarach.